Piotr Misiewicz, to jest program Kulisy Manipulacji. Wracamy po przerwie. Heroiczny wyrok, tak Ewa Siedlecka z tygodnika Polityka napisała o wyroku, a właściwie orzeczeniu Sądu Najwyższego, które wydał sędzia Józef Iwulski, były pracownik wojskowej bezpieki, w sprawie emerytur bezpieczniaków, w tym swojej własnej żony ze Służby Bezpieczeństwa. No i o tym porozmawiam z moim gościem w drugiej części programu. Jacek Lizieniewicz już jest na linii. Dzień dobry, witam serdecznie. Redaktor Siedlecka, bo to jest jednak coś zupełnie niecodziennego, poprosimy o planszę. Pisze ona tak. 7 sędziów Sądu Najwyższego dało dziś świadectwo odwagi i wierności prawu. Mając przy tym świadomość, że za chwilę pod pretekstem zmiany ustroju mogą zostać przymusowo odesłani w stan spoczynku. To kolejne odważne, by nie powiedzieć heroiczne orzeczenie. Dzisiejszy wyrok wydali, i tu są nazwiska sędziów bohaterów, przewodniczący, prezes Izby Pracy Józef Iwulski, sprawozdawcy Bohdan Bieniek i Halina Kiryło oraz sędziowie Jolanta Frańczak, Maciej Pacuda, Piotr Prusinowski i Krzysztof Staryk. Przed przerwą oglądaliśmy materiał Faktów TVN-u. Jedynie 38 sekund o tej sprawie, czyli Fakty TVN-u jednak się wstydziły. W przypadku redaktor Ewy Siedleckiej nie ma wstydu. Jest wręcz apologia, pochwała heroicznego orzeczenia sędziego Józefa Iwulskiego i reszty składu. No cóż ja mam powiedzieć, no historia tytułu Polityka zobowiązuje, no przecież wszyscy, chyba duża część z Państwa pamięta, że ten tygodnik nie rozpoczął się w 89 roku, kiedy media mogły być wolne, tylko trwał również za komuny, więc Sądzę, że no tutaj jakby ciągłość jest i pani jest Siedlecka po prostu coś, co my rozumiemy jako pewną, no pewną pewnych zasad, trzymanie się pewnych zasad demokratycznych, pewnych zasad wolnościowych, to oni rozumieją trzymanie się pewnych lojalności wobec również ludzi starego systemu. No i no jak rozumiem, kapitan Iwulski wydał doskonały wyrok dla czytelników, podejrzewam, tygodnika Polityka, którzy no, oczekują takich pochwał od swoich głównych piór wobec no, tak doskonałego wyroku dla wszystkich esbeków i funkcjonariuszy służb. Znaczy, no, teraz się nagle okaże, że znowu w całym SB wszyscy pracowali w archiwach i będą przekonywać, że albo w bibliotece, albo... Iwulski był sprzątaczką ponoć. Tak, że Iwulski, tak, że wszyscy i wszyscy oni nagle się okaże, że nikt nie wykonywał żadnej ważnej roboty w SB, tylko nikt nie był żadnym funkcjonariuszem, tylko wszyscy byli urzędnikami. No, jakby zapomina się o tym, że nawet jak byłeś tam bibliotekarzem, to musiałeś być po pierwsze lojalny, a po drugie bardzo dużo profitu z tego typu bycia bibliotekarzem. Akurat tam miałeś dużo profitów. Bo bardzo wielu Polaków wolałoby najgorsze, a nie zostać bibliotekarzem w Służbie Bezpieczeństwa. Tygodnik Polityka, przypomnijmy, początki PRL-u, jego redakcja mieściła się w Pałacu Kultury, był organem Komitetu Centralnego PZPR, a z kolei środowisko prawnicze, no bo to mieli być tacy reformatorzy PZPR-u z ramienia KCPZPR, a z kolei środowisko prawnicze było bardzo silne po stronie Moczarowskiej, no bo przecież Prawo i Życie było jednym z najbardziej antysemickich tygodników w 68 roku, a było organem jednocześnie właśnie Stowarzyszenia Prawniczego. To jest historia i to są korzenie, od których tygodnik Polityka się nie odcina, wręcz przeciwnie, z Mariana Turskiego, który działał w PPR-ze
no, robi takiego bohatera pomnikowego już. To jest ta historia, której zwykli Polacy mają nie znać, tak? No tak, mają nie znać, ale no, okazuje się, że to jakoś tam rzutuje na sądy i na elity i rzeczywiście no, okazuje się, że 31 lat po upadku po prostu komunizmu w Polsce, no, takiego przynajmniej symbolicznego, no, nadal kapitan Iwulski no, działa, ma się dobrze i w razie czego chroni swoich byłych kolegów. No. To jest po prostu tak naprawdę skandaliczne. No, pan sędzia Iwulski, gdyby wierzył w państwo demokratyczne, to po prostu by się z tej sprawy wyłączył jako pierwszy. Tak? Znaczy, pozostawił to innym do rozstrzygnięcia. Okazuje się, że był tam do końca i jakby, nie wiem, trudno powiedzieć w jakim charakterze. No, mam wrażenie, że pilnował po prostu spraw. No. Tyle Ewa Siedlecka, a słynny support Donalda Tuska, Leszek Jażdżewski, wypowiedział się. No i to jest chyba najciekawsza wypowiedź, jaką przychodzi nam dzisiaj skomentować w programie. Dużo prawdy o III Rzeczpospolitej się od pana Jażdżewskiego możemy dowiedzieć. Poprosimy o planszę. I pisze Jażdżewski na Twitterze. Dezubekizacja to złamanie umowy, jaką wolna Polska zawarła z funkcjonariuszami służb PRL. Dlatego dobrze, że Sąd Najwyższy wyrzucił ją do kosza. Ale fakt, że przewodniczącym składu jest sędzia wojskowy z czasów stanu wojennego, podważa obiektywizm wyroku i jest najlepszym prezentem dla PiS. To jest jednak coś niesamowitego. Pan Jażdżewski mówi, że została 30 lat temu zawarta jakaś umowa z SBK-ami i że Sąd Najwyższy, wyrokując w roku 2020, powinien tej umowy przestrzegać. I dobrze, że przestrzega, tylko źle PR-owo, że wystawia do tego Iwulskiego. No tak, no coś, co kiedyś kryło się za fasadą takich wielkich słów demokracji, liberalizmie, wolności i tak dalej, no teraz jest mówione zupełnie wprost. No to Włodzimierz Czarzasty jakiś czas temu powiedział, że podczas Okrągłego Stołu w 1989 roku Lech Wałęsa nie pokonał PZPR-u, tylko się z nim dogadał. I no i to rzeczywiście tak było w tym układzie okrągłostołowym, że wyeliminowano dużą część tak naprawdę opinii publicznej i próbowano stworzyć taką hybrydę PZPR-u z postępowymi siłami. Oddano jak się okazuje, oddano strategiczne obszary funkcjonowania państwa polskiego dawnym funkcjonariuszom służb i po prostu ludziom z partii. No, między innymi to oni robili duże biznesy, to oni no nie wiem, chociażby zagnieździli się w związkach sportowych, co opisywała niedawno Gazeta Polska, ale też no, zagnieździli się oczywiście w sądownictwie, gdzie nie było dodatkowo żadnej ilustracji, żadnych konsekwencji. No i tak ten grajdoł trwa, walka z nim jest nadal bardzo, bardzo trudna. Czyli wszystko to, co mówiła świętej pamięci pani Ania Walentynowicz, wszystko, co mówił świętej pamięci Kornel Morawiecki, co mówili Gwiazdowie, co mówił Krzysztof Wyszkowski i przez większość III Rzeczpospolitej z tego tytułu byli wysyłani do szpitala psychiatrycznego, bo to były dokładnie takie wypowiedzi. Wszystko to dzisiaj współpracownik Donalda Tuska potwierdza. Wszystko to było prawda i tak powinno być. I Sąd Najwyższy powinien być niezawisły w tym sensie, że dalej to przyklepuje. To znaczy niezawisłość polega na trzymaniu się umów. Nie ma nawet udawania, że sąd powinien się kierować literą prawa, tak? No tak, no bo jeszcze dodatkowo w 2015 roku
No, do władzy doszło Prawo i Sprawiedliwość, które no, jako żywo ma wpływ na to, że jak tworzone jest prawo, no więc sędziowie nie mogą przestrzegać tylko litery prawa, no bo Prawo i Sprawiedliwość, czyli partia prawicowa, ma wpływ na to, jak prawo można tworzyć, no więc sędziowie mają się posługiwać duchem konstytucji, a ducha konstytucji najlepiej rozumieli Kiszczak z Jaruzelskim, no i z Aleksandrem Kwaśniewskim, no to oni są. No to coś teraz na puentę, już 2 tygodnie temu również Łukasz Warzecha znalazł się w kulisach manipulacji. Publicysta robiący na prawej stronie za takiego, który we wszystkich najważniejszych momentach popiera tezy drugiej strony. Poprosimy o planszę. Ważne orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie ustawy dezubekizacyjnej przeciw odpowiedzialności zbiorowej. Dość oczywiste, napisał Łukasz Warzecha. Jakbyśmy mieli do czynienia, nie wiem, z wyrokiem wskazującym jakiegoś SBK, tak? To wtedy odpowiedzialność indywidualna. A tu nie mamy do czynienia z jakimiś wyrokami, kiedy ci ludzie są sądzeni za swoje winy, tylko mamy do czynienia z elementarną sprawiedliwością dotyczącą systemu emerytalnego. No dokładnie, przecież to nie jest tak, że my zabraliśmy całą emeryturę funkcjonariuszom służb. To nie jest tak, że mało tego, nie jest tak, że oni mają minimalną emeryturę, oni mają średnią emeryturę w Polsce, więc na pewno wyższą często niż ci ludzie, których oni katowali, których oni na przykład blokowali, jeśli chodzi o pracę, o wyrabianie stażu do pracy i tak dalej, i tak dalej. No, więc no, tutaj nie rozumiem trochę Łukasza Warzechy i jego logiki, no, ale coraz częściej mam problemy z rozumieniem jego logiki, więc no, już nawet się nie łudzę, że kiedykolwiek zrozumiem. No i tutaj urywamy. Jacek Gliziniewicz był moim gościem. To był program Kulisy Manipulacji. Na szczęście to orzeczenie Sądu Najwyższego tak naprawdę jest tylko wskazówką, ma tylko zmobilizować do walki o emerytury SBK-ów, sędziów, którzy również służyli systemowi komunistycznemu, zapewne ich dzieci w sądach. Jak to wszystko się rozstrzygnie, co powie Trybunał Konstytucyjny o tym w najbliższych tygodniach, a ja zapraszam na kolejne programy. Do zobaczenia.